Witajcie. Pogoda bardzo zaskakująca dzisiaj cały czas od samego rana. Prognozy pokazywały, że będzie opad i to był... Prognozy były w wielkości 60-68%, więc teoretycznie zawsze wtedy pada. Ale... No, obudziłem się, patrzę, nie pada, słoneczko, asfalt wysycha, bo wczoraj przestało ciapać już około godziny 16. To myślę sobie, no jedziemy dokończyć to co mamy do skończenia. A już może się uda. Najważniejsze to, żeby skończyć tą działkę. Żeby skończyć tą działkę jedną tutaj, o której mówiłem, żeby tu zasiać pszenicę i tam jeszcze jedną mam taką niedużą, hektarową. Tą, o której mówię, że miało jej nie być, a jest. Więc skończę to i później zostanie mi niecałe 4 hektary. Tam najdalsze pole od domu. Najdalsze pole od domu zostanie, ale tam to trzeba już wynająć też jakąś ciężarówkę, żeby pojechać tam i za jednym zamachem skosić całość naraz. Bo inaczej to nie ma sensu, żeby kombajn jeździł tam i z powrotem. No i też część kukurydzy mam podpisane do innej firmy, więc będę musiał tam zawieźć ciężarówką, bo jechać z przyczepami, no ostatecznie też można, tak? No ale to wtedy czasowo się nie zegra w żaden sposób. Także ja teraz podstawię przyczepy, no niestety no, dalej w dalszym ciągu ujęć żadnych kukurydzianych nagrywał nie będę. Z kilku powodów. Jednym z nich jest taki powód, że muszę podstawić przyczepy, no i usiądę znowu na 60 i będę kopał ziemniaki, bo naprawdę te ziemniaki trzeba koniecznie jak najszybciej z tej ziemi wydobyć, żeby cokolwiek jeszcze z nich było, tak? Bo inaczej to będzie kiepsko. Dobra, ja zostawiam tutaj przyczepy i jadę, no. I jadę. Powiem wam jeszcze, że jeden nóż mu tutaj trochę nie docina i widać to teraz dobrze na kamerze. Reszta ścierniska jest rewelacyjnie pocięta i resztki są super rozdrobnione. Ale jedna rzecz mnie zastanawia, czy jest sens tutaj jakikolwiek jechać mulczerem. Tym bardziej, że to jest taki gnój. Zobaczcie, co się dzieje na kołach. No i porównując tą przystawkę, tą z tamtym Geringhoffem starym, można powiedzieć krótko, że nie ma co porównywać. Tamta, to co zostawiała na polu, to był po prostu dramat. Wiadomo, to już jest nowsza klasa, bo to jest 2006 rok. To jest chyba z 10 albo 12 lat różnicy między tą a tamtą. No i te docinacze, no. Na każdej jednej sekcji jest docinacz. Więc super, naprawdę robi to świetną robotę. I teraz będę się naprawdę mocno zastanawiał, co tu zrobić z tym polem. Czy to przejechać tylko talerzówką trochę, żeby to tak pomieszać, żeby się PS nie zatykał. Czy próbować od razu prosto w to wjeżdżać? Nie wiem. Ja bym chętnie wjechał prosto, ale ja później nie chcę mieć problemów takich, jak już niejednokrotnie bywały. No, wyłaź z pola. Dobra, wylazła. Kukurydzka do koszenia będzie, jest. Tyle, drodzy. O, sarenki uciekają. Tyle na teraz. Ja idę na kombajn, idę kopać. A tu niech się dzieją żniwa. Chyba za szybko pośpieszyłem się z tą oceną sytuacji tej wspaniałej, cudownej, bezdeszczowej, pochmurnej pogody, ponieważ jak tylko przyjechałem tutaj ciągnikiem, zaczęło sobie kropić. Dlatego już nie pojechałem kopać ziemniaków. Wujek sam się męczy.
a po prostu czatuję tutaj, żeby w razie czego, jak zaraz zacznie padać, to żeby po prostu przykryć to plandeką, bo już mamy tutaj troszeczkę nasypane, bo bardzo nam zależy, żeby to dzisiaj skończyć i będzie już święty spokój. To jest jeszcze tu i tam, gdzie orze ten ciągnik. O, widać kukurydzę, widać. To jeszcze tam. Ale niech najpierw skończy to tutaj i będzie ok. Jaki ładny domek zrobiłem dla kukurydzki i już nie pada. Znaczy, padać pada, kropi sobie. Ale mokra kukurydza już bardziej nie zmoknie. Jedyny plus. Szkoda, że to nie jest plandeka na rolkę. Jeszcze tutaj by się... Jakby ta przyczepa jeszcze miała tylko taką plandekę właśnie zwijaną, to już by było coś pięknego. Nie dał rady. Już dawno nie pamiętam, żebym się tak bardzo cieszył z tego, że skończyłem kosić dane pole. To jest coś niesamowitego. Dobra, a plandeka nakryta jako tako, bo jeszcze przyczepa nie jest pełna. Jedziemy teraz na mniejsze pole, on już tam pojechał, ja powoli jadę ciągnąć się za nim. W tym roku te żniwa kukurydziane są takie, jak pamiętam za dzieciaka. Czyli właśnie co chwila mrzawka, duża albo bardzo duża wilgotność kukurydzy. Ostatnie lata to udawało się kosić kukurydzę nawet i o wilgotności 15%. 15 kosiłem, to chyba był rekord, jeżeli chodzi o najsuchszą kukurydzę w gospodarstwie. Później też taka była sucha, to miała 19% i raz chyba 20, coś takiego. Trzy takie sezony były, a tak to miała do 30. 30 to raczej nie przekraczała, może gdzieś tam raz miała tam, nie wiem, 31, ale to było naprawdę, to było 31, to było maks wilgotności co było. No w tym roku zdecydowana większość kosi kukurydzę wilgotną powyżej 30, koszą 33, 32, 35, 38. Adam tutaj kosił u takiego jednego, to miała 38 wilgotności. No ale jak ktoś chce pszenicę zasiać jeszcze tak w miarę, no to też nie ma na co czekać, bo pogoda wcale nie zapowiada się na lepszą. Rok temu albo dwa lata temu, bo tutaj jest kukurydza trzeci rok z rzędu, tak? Chyba tak, już nawet nie pamiętam, ale rok temu połowę pola chyba skosił, żeby wysypać pełny zbiornik. Dzisiaj wysypał już trzy, tak? Tak, dzisiaj wysypał już trzy i teraz będzie czwarty. Także super. Rok rokowi jest niesamowicie nierówny. Susza. Ten rok dla kukurydzy był rewelacyjny. Po prostu rewelacyjny.